W ramach programu Sponsoring Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach wzbogaciła się o 3 nowe pojazdy. Radiowóz marki Kia Ceed dla Wydziału Ruchu Drogowego, furgon Volkswagen Transporter T6 dla służb prewencyjnych oraz nieoznakowany pojazd dla Wydziału Kryminalnego. Samochody zostały zakupione w ramach akcji Sponsoring, która polega na współfinansowaniu przez samorządy oraz przez Komendę Główną Policji zakupu pojazdów. Do jakich celów będą te pojazdy wykorzystywane? Są to radiowozy patrolowe oraz konwojowe. Będą służyły przede wszystkim do lepszego, skuteczniejszego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic. W jaki sposób one wpłyną, te nowe pojazdy, na poprawę warunków Waszej pracy? Z pewnością przyczynią się do poprawy warunków pracy, dlatego że są to samochody nowe. Tabor policji, wiadomo, jest wysłużony w większej części. Są to nowe samochody, które w tej chwili zaczynają służbę i na pewno przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Przy okazji przekazania pojazdów i ich poświęcenia wyróżniających się policjantów z Komendy Miejskiej Policji uhonorowano nagrodami motywacyjnymi od samorządu miasta Świętochłowice. Wizyta w jednostce stała się także okazją do odwiedzenia nowo powstałej sali treningowej, w której policjanci doskonalą techniki interwencji. Powstało pomieszczenie, sala ćwiczeń, gdzie policjanci zarówno w ramach służby doskonalenia zawodowego, ale również w czasie wolnym będą mogli doskonalić swoje techniki interwencji, samoobrony oraz podnosić tężyznę fizyczną. Do tej pory takiego miejsca tutaj na komendzie nie było. Zgadza się. Do tej pory musieliśmy korzystać z uprzejmości miasta. Korzystaliśmy z sal gimnastycznych w różnych szkołach, ośrodka sportu i rekreacji Skałka. Na chwilę obecną jesteśmy już, że tak powiem, wolni od takich problemów. Wszystkie zajęcia realizowane są u nas w jednostce. Jaki sprzęt został zgromadzony w tej sali? Jest to sprzęt przede wszystkim służący do treningu funkcjonalnego, podnoszącego kondycję i wytrzymałość policjantów. Pomieszczenie zostało zagospodarowane i wyposażone w niezbędny do ćwiczeń sprzęt, m.in. dzięki finansowemu wsparciu samorządu.